Uczelnia Asbiro. Stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Ja nazywam się Andrzej Burzyński, to już wiecie. Chciałbym was poznać, tak? Też macie jakieś imiona, pamiętacie? Ze stresu nie wiadomo, nie? Dobra, no to tak, umówmy się, że się przedstawicie teraz po kolei. Albo nie, może nie po kolei, równocześnie, tak? Ja powiem, że jestem Andrzej, a wy powiecie swoje imię, tak? Andrzej? Okej, okay, dobra. No to wiem, mogę po kolei wymieniać. Łukasz, Przemek, tak wiecie. Kasia, nie? Wiem, kto i jak jest. Wiem. Dobra. Okej, okay, jedno pytanie tylko do was, tak żebym wiedział, jakby jaka jest wasza sytuacja. Kto z was prowadzi firmę? Okej, okay, dobra, trzymajcie rękę do góry. A teraz opuśćcie rękę ci wszyscy, którzy prowadzicie krócej niż 2 lata. Okej? Okay? Dobra. Dziękuję. Tak mniej więcej połowa. Najdurniejsze z pytań, które można teraz zadać. A kto z was nie prowadzi firmy? Dobra, rozumiem. Okej, okay. A kto z was nigdy nie podnosi ręki do góry? Tak? Bo nie wszystko mi się zgadzało. Dobra. Chciałbym się z wami umówić na 2 rzeczy. Pierwsze, że mówicie do mnie na ty, tak? Tak? Dobra. Myślałem, że ktoś powie, dobrze panie Andrzeju, tak jak pan mówi. Dobra, okej. Okay. I druga rzecz, że w dowolnej chwili możecie mi przerwać. Ponieważ ja mam tutaj przygotowaną historię i parę rzeczy, którymi chcę się podzielić. Ale tak naprawdę to nie chodzi o to, czym ja się chcę podzielić, tylko chodzi o to, co was interesuje. Tak? Więc jeżeli chcecie zapytać o coś jest dla was ważne, czegoś nie zrozumieliście, z czym się nie zgadzacie, cokolwiek, to po prostu dajcie znać. Tak? Tak? Czy to jest jasne? Okej. Okay. A spróbujcie powiedzieć tak, zapytam, czy to jest jasne, a wy powiedzieć tak z takim entuzjazmem, tak udawajcie przez chwilę, że wam się naprawdę podoba, że tu jesteście, że ja do was mówię, tak? Czy to jest jasne? Jasne! O, zawsze wiedziałem, że mówcy motywacyjni w Stanach mają gorzej. On się musi napocić, nakrzyczeć, a w Polsce wystarczy powiedzieć monotonnym głosem, udawajmy, że jesteśmy szczęśliwi. Wszyscy tak, no pewnie, no, jacy my jesteśmy szczęśliwi tutaj. Dobra, okej. Okay. Do rzeczy. Ja jestem konsultantem biznesowym, tak jak mówiła Kasia, czyli więcej czasu siedzę niż stoję w pracy, co oznacza, że mniej prowadzę szkoleń, takich, że stoję przy tam, nie wiem, tablicy albo przy prezentacji i mówię. Więcej czasu siedzę z przedsiębiorcami i rozwiązujemy ich problemy, z których 3 główne to jest doradztwo personalne, czyli budowanie zaangażowanych zespołów, produktywność osobista i zespołowa oraz budowanie marki. Tak? To są 3 główne tematy. Moment, w którym teraz jestem, otworzyłem firmę w 2006 roku. Pierwszy rok był zły, drugi rok był bardzo zły, a trzeci rok był fatalny. Później się pozbierałem, trochę będę jeszcze o tym mówił. I tak do 2014 roku byłem bardzo szczęśliwym człowiekiem, ponieważ na koniec miesiąca wychodziłem na zero. Czyli zapłaciłem ZUS, zapłaciłem podatek, zapłaciłem wszystko i miałem zero. Wszystko zapłacone. I myślałem sobie, że to jest rodzaj szczęścia, którego nigdy nie zrozumie i nie doświadczy żaden miliarder. I nie będzie rozumiał, o co mi chodzi, że z pustym kontem można być szczęśliwym. Od 2014 zaczął się taki o wiele intensywniejszy okres w mojej firmie. Dzisiaj pozwala mi to utrzymywać 4-osobową rodzinę oraz pracować 9 miesięcy w roku. Czyli pracuję od września do czerwca z przerwą, kiedy są ferie zimowe, to jest rytm szkolny, tak, jak nie trudno się zorientować, dlatego że mamy dzieci w wieku szkolnym i to jest ten czas, kiedy one jeszcze chcą przebywać z rodzicami, więc próbujemy, jak możemy to wykorzystać. Okej, okay. Kto z was działa w branży usług, jakichkolwiek? Naprawdę? Tak dużo? To wspaniale, bo w pewien sposób dla was będzie najwięcej, bo ja działam w branży usług, tak, to jest jedna rzecz. Dobrze, a kto z was zatrudnia pracowników jakiejkolwiek branży? Okej, okay, mniejszość, dobrze. O pracownikach nie będę za dużo mówił, nawet będę zniechęcał do ich posiadania. Takie mam przekonanie, że jednak pracownicy to nie, koniecznie. Oczywiście nie w każdej branży się da. Więc po kolei. Mówiłem, że moja przygoda biznesowa zaczęła się w 2006 roku. Wcześniej pracowałem jako instruktor terapii uzależnień. Także jak ktoś ma problem, to w przerwie możemy. I ja pracowałem głównie z ludźmi współuzależnionymi. Jednak w pewnym momencie tych działań, które miałem, było tak dużo, że nie radziłem sobie z nimi. I ponieważ lubię czytać, uwielbiam się uczyć,
to któregoś dnia pomyślałem sobie, mam dużo, tak dużo tych zadań, że muszę w końcu coś zrobić z tym czasem i nadmiarem działań. I skracając całą historię, kupiłem książkę Stephena Covey'a. Jak myślicie, jaką? Słyszeliście o Stephenie Covey'u? 7 nawyków skutecznego działań. Tak, to jest najbardziej znana. Ja kupiłem inną. Kupiłem wtedy książkę Najpierw rzeczy najważniejsze. To jest o jednym z nawyków. O tym, jak zarządzać sobą w czasie. Pamiętam, że ta książka, myślę, że uratowała mi dosłownie życie, przynajmniej to psychiczne. I ta książka, już jej wstęp bardzo do mnie dotarł. On napisał tak. Jeżeli myślisz, że nadmiar twoich spraw jesteś w stanie zapakować w 24 godziny, które masz i że ta książka ci w tym pomoże, to odłóż ją. To nie ta książka. No i dobrze się zaczyna. Coś dobrze goś kombinuje. Co będzie dalej? On mówi, ja pomogę ci wybrać, co jest naprawdę ważne i rozmieścić to w 24 godzinach, które masz. I ta filozofia mnie chwyciła. Oczywiście całe życie uczę się to wdrażać, tak? O tym trochę będę opowiadał. Ale to była pierwsza rzecz, która do mnie dotarła. Ponieważ ja mam duszę nauczyciela, to moje najgłębsze obdarowanie to jest bycie nauczycielem, czyli ja lubię uczyć siebie i uczyć innych. Więc ponieważ się tego nauczyłem, więc uczyłem różnych ludzi. Uczyłem oczywiście nie płatnie, ale na przykład na grupach terapeutycznych albo tam ze znajomymi, jak rozmawiałem. Pamiętam kiedyś do mnie przyszedł znajomy, który powiedział mi tak, Andrzej, moja rodzina się rozpada. Mówi, dlatego że nie mam czasu dla swojej żony, dla swojej dzieci. No, o czasie mogliśmy rozmawiać. Pokazałem mu parę rzeczy, on jest przedsiębiorcą od wielu lat. Pokazałem mu wiele rzeczy, po miesiącu do mnie dzwoni i mówi, Andrzej, chodź, zapraszam na piwo. Siedzimy, rozmawiamy i on mówi, dziękuję ci, uratowałeś mi małżeństwo. No, nie do końca czuję powiązanie między moją rozmową a uratowaniem małżeństwa, ale mówię, mów. On mówi, jest to zrobiłem, to co powiedziałeś rzeczywiście zadziałało. Nie zmieniła się diametralnie sytuacja, ale mojej żonie wystarczyło, to powiedziała, okej, widzę, że się starasz, będziemy próbować. Dzisiaj są dalej małżeństwem, ale on chciał mi się odwdzięczyć i mówi, zapłacę ci. Ja mówię, no chyba żartujesz. Mówię, mogę wziąć pieniądze, ale to też będzie koniec naszej znajomości. Mówię, no nie będziesz mi płacił za to, że siedzieliśmy sobie, ty mi mówiłeś o problemach, ja ci... Wtedy nie rozumiałem, że tak się zarabia pieniądze. Natomiast to, co się stało wtedy, to on powiedział tak, ale naprawdę chcę ci się odwdzięczyć. Mówię, słuchaj, to ja zrobię tak, zrobię szkolenie, zbiorę ludzi, wynajmiemy salę, ty poprowadzisz szkolenie i na tym zarobisz. Ja z tego nic nie chcę. Pomysł mi się spodobał. Ja wiedziałem, że nikt nie przyjdzie. Więc mówię, nie, rób, pewnie, zróbmy szkolenie. On mówi, może cały cykl, bo widzi mój entuzjazm. Ja mówię, cały cykl róbmy. Pewnie. Tak, ktoś przyjdzie mnie posłuchać akurat. No i on wymyślił, przyszedł tam, nie wiem, po tygodniu, po dwóch i mówi, słuchaj, no to cykl, jakie tematy, na jakie tematy? Ja mówię, to gość naprawdę ma zapał. No i ułożyliśmy tam 10 tematów. Jemu to się bardzo spodobało. I mówi, dobrze, to gdzie zrobimy? No i wymyśliliśmy, że to będzie u mnie w domu. Tak, że ja i tak nikt nie przyjdzie, to zróbmy to w domu, po co wchodzić w koszty. No i było tak, że on do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, 3 osoby przyjdą. Tak? I on mówi, 3 osoby przyjdą, no i wcześniej jeszcze negocjowaliśmy cenę. Tak? On chciał wziąć 25 zł od osoby, a ja jestem dobrym negocjatorem, wynegocjowałem 15 zł od osoby. Mi się wydawało, że te 15 jest za dużo. On w ogóle nic z tego nie chciał. No i powiedział mi, że 3 osoby przyjdą. Ja powiedziałam Bożenie, mojej żonie, Bożena, jest problem. W poniedziałek wieczorem będziemy mieli na 3 godziny 3 osoby. Trzeba im zrobić jakąś kolację. No wydaliśmy koło 100 na tą kolację. Więc ja już czułem, że te szkolenia to nie jest dobry biznes. Ten mój kolega, minęło już 13 lat od tamtej pory, do dzisiaj nie przyszedł na żadne moje szkolenie, ale przyprowadził te 3 osoby, oni przyszli, porozmawialiśmy. Najpierw był wykład 1,5 godziny, później 1,5 godziny przy kolacji zaczęliśmy rozmawiać. No i skończyło się, oni dali te 45 zł, ja już szybko obliczyłem, ile jesteśmy w plecy, tak? No i oni wychodząc, pamiętam Zbyszek wychodząc, tak mówi do mnie, Andrzej, to co, za tydzień znowu, tak? Jak ja sobie przeliczyłem, że my co tydzień będziemy dokładać do nich. Ja mówię, za tydzień znowu, ale bez kolacji. A mówi, a czemu bez? Ja mówię, no już chciałem powiedzieć, mi niedużo trzeba, żeby powiedzieć, ale wtedy mnie tak zatkał, że swoją bezczelnością, jak mi się wydawało, tak? Że nie wiedziałem, co powiedział. Mówi, dlaczego? To my każdy z nas coś przyniesie i zrobimy kolację. Ja mówię, o, w tą stronę może być. No i zaczęły się szkolenia, tak? Ponieważ był popyt, była podaż, czy odwrotnie, do dzisiaj tego nie rozróżniam.
ekonomii nie kończyłem. W każdym razie byli chętni, więc podnieśliśmy cenę, o to mi chodzi, tak? I już to kosztowało nie 15 zł, ale 25 zł. I nagle zobaczyłem coś takiego ciekawego, że 25 zł, spotkania były co tydzień. Załóżmy, że tydzień ma 4 tygodnie, tak? Razy dwie serie po 10 tygodni, w każdej serii brało udział 20 osób. Złotówki przez tygodnie, przez osoby, tak? Fajnie. Ale dobrze. Ile to wyjdzie? Dobra, jak obliczyłeś, że 2000 możesz prowadzić biznes. Wiesz, o co chodzi. Umiesz liczyć. Tak, to było 2000 złotych. Pomyślałem sobie, wow, to jest niezłe. Ile przy tym pracowałem, tak? 4 razy po 3 godziny to było? Śmiało? Tak, brawo. Brawo dla niego, dla odwagi. No, rozkręcamy się. No i... Nie, zażarło. Dobra, okej. Okay. Spróbujemy następną razą. Więc przygotowywałem się też 4 razy po 3 godziny, czyli to było ile? Dobrze, brawa dla kolegi. Dobra, a zróbmy takie próbne brawa, jak wam się będzie coś podobać. Nie będzie, ale gdyby było, to żebyście zaklaskali, tak? 3, 4. Zaklaszcie. O, właśnie, dobra, okej. Okay. Więc pomyślałem sobie tak. Pracuję 24 godziny, zarabiam 2000. To jest więcej niż praca na etacie. Znaczy zarabiałem na tym więcej niż na mojej etatowej pracy. To zaczęło do mnie przemawiać. Druga rzecz, która do mnie przemawiała, ponieważ może kartki jeszcze będę używał, to zrobię to na... Albo nie. Dajmy wykres porządny. Okay. Załóżmy, że to są emocje. To są te emocje, które nazywamy przyjemnymi i to są te emocje, które nazywamy nieprzyjemnymi. Kiedy pracowałem jako instruktor terapii uzależnień, to pracowałam głównie w tym zakresie emocji. Nie mówię, że to jest źle, tylko mówię o charakterystyce mojej pracy. Tak? W momencie, kiedy zacząłem pracować z ludźmi, żeby pomóc im się rozwijać, to pracowałem już z tym rodzajem emocji. I taki, żeby przykład wam dać. Przychodziła taka kobieta na grupę dla osób współuzależnionych i ona tak przychodziła, ponieważ była na emeryturze wcześniejszej, jej mąż był na wcześniejszej emeryturze, jej mąż był kiedyś alkoholikiem, ona była osobą współuzależnioną, wyszli z tych problemów. Ona tak przychodziła dla towarzystwa. Ona nie miała co robić, ja miałam pieniądze, więc było w porządku, tak? I ona przychodziła na naszą grupę, w zasadzie na każdą grupę, którą robiłem. I kiedy był czas dzielenia, ona zawsze taka, wiecie, spokojna, zawsze na końcu, tak? I się dzieliła i mówiła coś takiego, jak już się dzieliła. To zawsze była ta sama historia. Znaczy co roku zwiększała się tylko liczba. Mówi, od 9 lat mój mąż nie pije, ja nie jestem osobą współuzależnioną, bardzo się z tego cieszymy, no spłacamy stare długi, chciałabym wyremontować swoją kuchnię i łazienkę. Tak? No i tak co roku mówiła to samo, tak? I ona też zaczęła przychodzić na tą grupę rozwoju i gdzieś po trzecim czy czwartym spotkaniu, kiedy mówiłem o budowaniu biznesu na swojej pasji, ona powiedziała coś takiego. Zawsze ona była na końcu, to wiecie, taka wycofana osoba, tak, która raczej zadba o to, żeby inni mówili, niż żeby sama. A tu nagle ona mówi, to ja chcę coś powiedzieć. Ja mówię, wiem, musi wyjść gdzieś szybciej, na pewno, no bo po co by się tak zrywała. I ona mówi tak, słuchajcie, ja, tam mój mąż i ja, mąż nie pije od 12 lat, ja od 12 lat nie jestem samą współzależnioną i wymyśliłam właśnie sposób, jak wyremontować łazienkę i kuchnię. Ja mówię, no mów. Ona mówi, to proste. Mam koleżanki, co wyjeżdżają do Niemiec opiekować się starszymi ludźmi. No była na emeryturze, wcześniejszej. Fakt. Ja sobie pomyślałem, jaka jest definicja starszego człowieka? Kto to jest starszy? Tak? Jak ona jest na emeryturze i mówi, że starszymi chce się opiekować. Dzisiaj już wiem, starszy to jest ten ciągle, co jest przed nami. Tak? I ona powiedziała tak, pojadę sobie, przez miesiąc czy dwa zarobię dobre pieniądze i wyremontujemy sobie łazienkę. Mówię, jak to zrobić, żeby nie zgasić jej entuzjazmu? Mówię, słuchaj, a czy myślisz, że w tym twoim planie może być jakiś problem? Ona mówi, nie, no
czy jestem zdrowa, dam sobie radę. No, a wiesz, taka no, drobna kwestia, ale znasz niemiecki? Mówi, nie, no ale to się nauczę, nie? Mówi, no tak. I tak zrobiła. Wyremontowała łazienkę, wyremontowała kuchnię, potem zarobiła tyle, że spłacili wcześniej, potem wcześniej te długi, a później jeszcze zaczęli sobie jeździć po Polsce, po różnych Ciechocinkach, Wisłach, Gołębieskich i tak dalej, w miarę jak ich portfel rósł. On zaczął tam jakiś swój biznes, otworzył, nie będę mówił jaki, bo to w szarej strefie oczywiście, więc nie pił już dawno. Tylko to, co zauważyłem, że ludzie, którzy nie pili, doszli do, wielu z nich doszło do tego punktu, tak? Już tego nie robię, okej. Okay. Co dalej, dokładnie. Wspominanie tego, że tego nie robię, może być sympatyczne przez chwilę. Jednak na przykład długi zostają, tak? Niespełnione aspiracje zostają. I widziałem, że ludzie, którzy się rozwijają, zaczynają spełniać swoje aspiracje. Więc i pod względem finansowym, i pod względem takim emocjonalnym, tak, innego rodzaju pracy, to była praca, która ja czułem, że to ma dla mnie sens. Tak? I że finansowo, i inny rodzaj emocji. I wszedłem w szkolenia. Tam był jeszcze jeden niuans, o którym powiem za chwilę, ale chcę pokazać coś, czego się nauczyłem. Wchodząc w szkolenia, nic nie wiedziałem. Nie znałem nikogo, kto prowadzi szkolenia. Też to nie była branża aż tak bardzo, była rozwijająca się, ale nie była aż tak rozwinięta, jak jest dzisiaj. I kiedy zaczynałem, wiecie, nieraz jak się słucha ludzi i tak się słucha, i ktoś mówi, co bym zrobił, gdybym zaczynał, gdybym był tym człowiekiem, tak, którym jestem teraz i znalazł się 13 lat wcześniej i opowiadał, co bym zrobił. Nie? No, można sobie gdybać, tak, ale właśnie, ja mam tutaj taki ciekawy case. Ponieważ kiedy zaczynaliśmy firmę szkoleniową, to w jednym czasie otworzyliśmy firmę szkoleniową, sklep zoologiczny i kupiliśmy 3 nieruchomości na wynajem, nie mając żadnych pieniędzy, zarabiając najmniej w życiu, jak zarabiałem, bo to był czas, kiedy banki dawały 120% kredytu, czyli jeszcze na opłaty kredytowe i we frankach. I wszystko było fajnie. To stąd właśnie te długi nasze. Mówię, że otworzyliśmy, bo razem z żoną. Potem zdecydowaliśmy się na dzieci i też Bożena wtedy świadomie podjęła decyzję, że przez prawie 2 lata prowadziliśmy razem biznesy, potem zdecydowaliśmy się na dzieci, więc Bożena wycofała się z biznesu, żeby zająć się dziećmi. I później, kiedy dzieci dorosły, poszły do szkoły, taki był plan, że wróci do biznesu. Ale wiecie, to nie jest takie proste. To jest proste, jak się czyta książki albo słucha się mówczynie, które mówią, dzieci... Ostatnio czytałem taką jedną, bo fantastyczne, naprawdę otwierałem oczy. Mówi, dzieci, żaden problem. Miałam biznes internetowy, urodziła mi się córeczka, a ja dalej prowadzę biznes internetowy. Córeczka ma już 5 roku i wcale to nie wpłynęło na mój biznes. Chciałam coś napisać, ale myślę, nie wiem. Ale patrzę, ktoś już napisał to, co ja pomyślałam. I jakaś kobieta napisała, hej, napisz to za 2 lata, dobra? Okej. Okay. Jedna rzecz, kiedy dzieci już poszły do przedszkola, a potem poszły do szkoły, wydawało się, że to już jest ten czas, ale Bożena tak ciągle, może jeszcze nie, może nie jestem przygotowana. Ja mówię, dobra, to rób chociaż małe kroki. Zaczęła od tego, że zaczęła prowadzić bloga, później zaczęła nagrywać, prowadzić swój kanał na YouTubie i to już jej dawało jakieś pierwsze zlecenia, ale to były jakieś takie powolne rzeczy, bardzo takie sporadyczne. I w pewnym momencie ja mówię, ten pewien moment to był marzec tego roku, a w zasadzie luty, kiedy powiedziałam, Bożena, tak dłużej nie może być. Po prostu zakładasz swoją firmę i przynajmniej na ZUS musisz zarobić. I Bożena założyła w marcu swoją firmę. Wiecie, ja przez 3 lata nie mogłem na ZUS zarobić. Ona w pierwszym miesiącu zarobiła więcej niż na ZUS, dlatego że wiedzieliśmy, jak to zrobić. Ja napisałam 4 książki, moja najbardziej popularna książka, Produktywny Przedsiębiorca, sprzedała się po roku w 1000 egzemplarzach, co uważam za niezły wynik jak na self-publishing. Moja żona napisała swoją książkę miesiąc temu, sprzedaliśmy 312 egzemplarzy do tej pory. Dlatego, że wiemy już, jak pewne rzeczy robić. To jest coś, czego się nauczyłem i
ponieważ tutaj wielu z was jest w usługach, to myślę, że trochę wyniesiecie więcej może niż inne branże, ale ja spróbuję mówić tak, żeby każda z branż mogła coś z tego wynieść, co będę mówił. Tak? To są lekcje, które przepracowałam ja, to jest ten pół roku, które przeszliśmy z Bożeną, to jest to coś, przez co prowadzę klientów. Z takich ciekawostek, tak? Ja nie jestem człowiekiem cyfr. A wiecie, jeżeli chodzi o finanse, to ja w naszej rodzinie gram w ataku. Ja to bym wydawał, zarabiał i wydawał. Ale moja żona, ona gra w obronie, więc ona dba, żeby rozsądnie wydawać. I też zaczęliśmy zliczać pewne rzeczy. Tak z takich ciekawostek, ja pracuję w tym sezonie wrzesień, czerwiec, więc od września do 1 grudnia 70% moich klientów wzięło się z mediów społecznościowych, z czego 55% z YouTube'a. Mówię o ludziach, którzy nie znali mnie w żaden inny sposób i poznali mnie w ten sposób, a 30% z rekomendacji. Więc na dzisiaj dla mnie to jest komfortowa sytuacja, ale to jest sytuacja, do której dochodziłem latami. Bożena, zaczynając później, ma trochę inne wyniki finansowe, ale podobne statystyki, jeżeli chodzi o swoją firmę.